Panie marszałku, w związku z tym, że to jednak jest przekaz publiczny i ktoś mógł jakieś błędne wnioski wyciągnąć, tak, tak. Panie pośle, symulacja, o której wspominałem z wczorajszej komisji, sprowadza się do tego, że w obecnej sieci dróg płatnych pobieramy pieniądze, wypłacamy zaległości wynikające między innymi z emisji, nie budujemy w międzyczasie nowych dróg. Ja mówię o takiej symulacji, bo tam były zera w tabelkach, pamięta pan poseł, nie? To narastająco na koniec 2026 roku z tego, co już żeśmy pobudowali, mamy 33 miliardy na koncie. Narastająco. Nie, bo rzeczywiście mógłby pan wyciągnąć wniosek, że my 33 miliardy jesteśmy w stanie złupić z dróg w ciągu... Nie, no way, nie ma takiej opcji. Znaczy, tylko mówię panu o wydolności tego instrumentu już dzisiaj. Już dzisiaj mamy takie narzędzia. Dziękuję bardzo.